Dziękuję, panie marszałku. Moje oświadczenie kieruję w zasadzie do dwóch ministrów, do ministra zdrowia i do ministra polityki społecznej. Dotyczyć ono będzie dzieci. Jak wszyscy wiemy, w Polsce dzieci rodzi się coraz mniej. W roku 2022 urodziło się 300 tysięcy dzieci. To bardzo mało. To po prostu dramatyczny spadek. Takiej sytuacji nie było od II wojny światowej. I w związku z tym zwracam się do ministra zdrowia i ministra do spraw polityki społecznej z zapytaniem, co zostało zrobione, ażeby tą dzietność poprawić. Czy planuje się powrót do finansowania in vitro, co powinno mieć miejsce? I nie powinno być tak, że trzeba zbierać podpisy pod obywatelskim projektem w sprawie in vitro, aby tą dzietność zwiększać, czy podjęto jakiekolwiek inne metody w tej sprawie. Pytanie drugie jest takie, co zrobiono już dla tej populacji wieku rozwojowego, która przyszła na ten świat, bo otrzymałam raport przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która wygląda dosyć nieciekawie. Na przykład jeden z wniosków mówi, że przed pandemią 13% niemowląt do 4 tygodnia życia nie było objętych opieką lekarską w ogóle. Jak to możliwe? A odsetek ten rósł do 27% w 9 miesiącu życia. Też nie do uwierzenia. W 2020 wskaźniki te były jeszcze bardziej niepokojące. 21% dzieci do 4 tygodnia życia i 35% w 9 miesiącu życia nie było objętych taką opieką. Do takich wyników dramatycznych to ja też nie pamiętam. Tylko 57% ankietowanych rodziców deklaruje, że położna POZ odbyła co najmniej 4 wizyty w pierwszych miesiącach życia ich dziecka. Tak podsumowując już po środku, właściwie jeszcze na końcu to podsumuję, to oznacza, że nie dość, że dzieci się rodzi mało, to w ogóle opieka lekarska nad nimi i pielęgniarska zeszła, mówiąc brzydko, na psy, że jest niewystarczająca. I wreszcie moje pytanie jest o wyszczepialność. Otóż wyszczepialność dzieci na błonicę, krztusiec, polio spadła do 85%, czyli poziomu niezapewniającego bezpieczeństwa populacyjnego. To już jest prawdziwy dramat. Błonica to są w ogóle ciężkie choroby. Krztusiec pomału wraca. Ja nie wiem, do czego my zmierzamy. Ponad 146 tysięcy dzieci i młodzieży było hospitalizowanych w 2020 roku ze względu na urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych. Nie wiadomo, ile z tych przypadków było wynikiem przemocy, gdyż podmioty lecznicze w dużej części nie uzupełniają kody przyczyny urazu. Kolejna rzecz, o której mówiłam już w innym oświadczeniu, to jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży, które waha się aktualnie na poziomie od 10 według tego raportu do 23% w zależności od grupy wiekowej. No i rzecz już zupełnie haniebna pod względem liczby zakończonych zgonem prób samobójczych u dzieci w wieku 10 do 19 lat, Polska jest na drugim miejscu w Europie po Niemczech. Ponad 11 tysięcy dzieci zostało objętych w 2021 roku procedurą niebieskiej karty. Pracownicy ochrony zdrowia złożyli jedynie 1% wszystkich niebieskich kart. To też jest pytanie do pani minister, jak te dzieci są chronione. Podsumowując, opieka nad dziećmi wydaje się absolutnie niewystarczająca. Dziękuję.